Siemka, witam Was w takich kolejnych zakupach. Spodobała się Wam bardzo ta seria, więc nagram z tego następny odcinek. Ale dzisiejszą pulą, jaką wydam sobie na zakupy, będzie to aż 30 zł, ponieważ jestem w Krakowie. Niedaleko tu jest, gdzie mieszkam, jest hurtownia. Znaczy, no, daleko, niedaleko, ale pojadę właśnie sobie tam na zakupy tej hurtowni i mam przeznaczone te 30 zł, których tutaj Wam nie mogę pokazać, bo nie mam ich przy sobie, bo został dalej w samochodzie portfel. No ale to jest 30 zł i zobaczymy, co uda nam się za to kupić. I oczywiście przetestujemy sobie mniej więcej wszystko to, co kupię. Oczywiście to już po kupieniu. Teraz może będzie jakaś taka krótka znaczy nie recenzja, tylko po prostu przyspieszenie, jak to byłem, co było tam w środku i co kupiłem, jak może szedłem i jak jechałem, ale to jeszcze zobaczę, co mi uda się nagrać. To widzimy się już po tym wszystkim, gdy będę miał zakupione rzeczy. Tak, już widzieliście, co tam było w środku hurtowni. Teraz już jestem tutaj z moimi gotowymi petardami, które już kupiłem. I właśnie one są w środku tej reklamówki i będziemy je po kolei wyciągać. Ja na początku filmiku ja już je z folii odpakowywałem. To na początku pierwsze, co kupiłem, są to Little Piraty od Maxema. No, wyglądają one tak. Jak zwykle instrukcje w kilku językach, ale to nie będziemy teraz po prostu recenzował produktów, tylko po prostu będę pokazywał, co kupiłem. One kosztowały 6 zł. No to wiecie, pula aż 30 zł było to, które tego kupiłem. Explosive 4. Jakaś nowa wersja, wyglądają strasznie szajsowato. Strasznie malutkie, nie wiem czy, nie wiem w ogóle co to jest, ale cena ich to jest 4 zł. Dalej, to są piraty od Maxema dwustrzałowe, cena 3 zł za taki kartonik. Dalej mamy, odsunę to trochę w bok, dużą petardę Super Corsage od Arki, to koszt 2 zł opakowanie takich. Dalej mamy opakowanie Mega Piratek P2000 od Maxema. Następną rzeczą, którą zakupiłem, są to piratki zwykłe P1000 od Europyro. I ostatnią rzeczą, jaką zakupiłem sobie, są to petardy JC09, czyli inaczej po prostu Triangle Cracker, 20 sztuk w paczce. Kiedyś miałem podobne, ale z Super Power i były bardzo dobre te trójkąty. No i tutaj jest paczka 20 sztuk za 5 zł. 5 zł, 4 zł, 5 zł, 6 zł, 4 zł, 2 zł i 3 zł. To wszystko tak wygląda. Myślę, że żałuję, że do innej hurtowni nie pojechałem trochę, ponieważ asortyment nie za bardzo zgadzał się z prawdą, jaki był na stronie internetowej i były nieco wyższe ceny niż się spodziewałem i za wszystko dałem 29 zł, więc myślę, że to nie była jakaś wygórowana cena, może minimalna, minimalnie wyższa niż takie na przykład w stronach internetowych jak Big Fun, Fajerwerki Market czy coś w tym stylu. A na pewno niższa o wiele niż jakieś ceny straganowe, bazarkowe czy coś w tym stylu. To teraz będziemy się widzieć w ogólnie strzelaniu z tymi petardami, ale możliwe, że wszystkich nie przetestuję. To widzimy się, gdy będziemy to testować. Dobra, teraz będzie test tych wszystkich petard, które sobie kupiłem na zakupach w hurtowni w Krakowie. Jest ze mną Piotrek, może się przywita. Cześć, Piotrek. No i zaczniemy sobie od
Little Piratów może od Maxema, cena jakieś tam 5 zł za paczkę chyba była. Więc ja odpalam i zobaczymy. Dobra. No, ja nie powiem. Dosyć mocny jak na taką wielkość. Tak, to dalej może weźmiemy sobie od Arki duży korsarz. Jedną taką petardę, zobaczymy, może będzie też fajny efekt. Dobra. Tutaj też w samym miejscu położymy. Dosyć spora petarda, bardzo podobna do korsarzy z Hestii i odpalamy. Wow. O kurde, aż mi w uszach zapiszczało. No, blisko sobie usiadłem. No, mocne dosyć, teraz może będę trochę dalej odpalał. Teraz mamy piraty od Maxema, dwustrzałowe. Piotrek mówi, że mu uszy przetkało, no bo petarda była dosyć mocna. Okej, okay, tu mamy korsarza dwustrzałowego. Ale krótki też zapon miał ten korsarz od Arki. No, bardzo krótki. Co to za dźwięk był w ogóle? Tylko... Zastrzało powietrze. Tylko myślałem, że to są petardy dwustrzałowe, bo nawet tu jest tylko 0,203. To mogło być tak, żeby był tak po sobie, żeby... No, no właśnie, to odpalę, żeby się upewnić, odpalę drugą. No, ten sam. No. Poszło. Zaskoczony jestem, super mocne petardy. Teraz może Explosive 4. To wszystkie będą. Jestem najbardziej ciekawy. Też jestem, bo to są jakieś całkowicie nowe petardy. Miałem je raz Explosive 4, ale całkowicie inaczej wyglądały. I odpalamy. A jednak też dosyć mocno. Tylko że dostałem płonącym lądem prawie w głowę. Co nie było przyjemne, zatyczka prawie we mnie trafiła, ale petardy są jak najbardziej pozytywnie wypadły według mnie. Teraz piratka. Też w tym samym miejscu sobie odpalimy od Europyro. 3 złote bodajże za paczkę. Wow! Niesamowity efekt. Chyba coś nie wyszło troszeczkę. Taka duża petarda. Ale powtarzamy test, żeby nie było. Myślę? To na pewno. Ląd chyba mają słaby, bo zobacz jak aż gaśnie. Yeah. Ale ląd beznadziejny. No ja nie mam pojęcia co jest nie tak z tymi petardami. Jeszcze jedną odpal, ale... Jeszcze ostatnią odpalam. Że nie na ląd. Jak on się pali. No to właśnie, a wezmę to, wykopię i patrzę jak ten ląd się do dupy pali. Może zacisnę zatyczkę, to coś da. Bo efekt jest do dupy. Patrzcie jak ląd się w ogóle nie chce palić. Pali się jakby nie mógł się palić. O! No. To było mocne dosyć. Tak, mam nadzieję, że już reszta sztuk... Ale słabsza od tych poprzednich. Tak, mam nadzieję, że reszta sztuk nie będzie tak feralna. Teraz P2000 od... Maxema, których było 9 w paczce zamiast 10, właśnie byłem zdziwiony. Oszukali mnie na jedną petardę. Ale to nic takiego, odpalamy. O, to ma dobry ląd. O kurde. To miało moc, nie powiem. Naprawdę super mocna petarda. Dobra, i teraz ostatnią petardą na dzisiaj. JC09 Triangle Cracker od Jorga. Bardzo małe, niepozorne petardy. Patrzcie, jaką wielką dziurę nam wyrwało. No to też mają bardzo wolny ląd. Patrzcie, jak się też pali, jakby nie mógł. Ale to są dobre petardy. Ja miałem jakiś inny. O, zrobiło się kółeczko z tym, tylko że już rozwiało. Czekajcie, gdzie to w ogóle odpalałem? O, tu. Dobra, dzięki za oglądanie. Najlepiej P2000 wypadło, najgorzej piratki od Europyro. Drugie miejsce Explosive 4. Tak, potem były te wszystkie korsarze. Trzecie były te zielone. O, od Arki. Naprawdę mocne, tylko krótki zakłon. A teraz to już na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Był trochę długi. Tak, cześć.